swój język mają. Nauczycielom historii. Za ciekawe kobiety w przeszłość. Geografia. Za to, że nie pozwalają nam na umieszczenie zwykłej karaka na biegu północnym. Oraz na przeniesienie Florydy nad Morze Bałtyckie. I biologia. Podczyte. Odkwaszczenie i nawożenie naszych kolegów wyjątkowych. Fizyką. Za to, że udowodnienia, że jak dotąd perpetuum mobile nie wynaleziono. Chemiką. Za to, że pokazują rodziny wokół nas. Nauczycielowi muzyki za dostarczanie naszych uszków. Symfonii, sonat i nauczycielom wychowania fizycznego. Za to, że wbrew naszej woli uprostują nam kręgosłup. Nauczycielce plastyki. Za ubarwienie naszej szarej, szkolnej rzeczywistości. Katechetom. Za poskramianie naszych rogatych dusz i wybieranie czarnych charakterów. Bibliotekarkom za to, że w dobie internetu, komputerów i wideo pokazują, że książki są jeszcze ciekawe i warto po nie sięgać. Kucharkom za to, że serwują nam potrawy wspomagające nie tylko na wzrost masy ciała, ale przypominają nam o smaku. Informatykom za to, że wprowadzają nas w świat nowych technologii. Nauczycielom klas młodszych za cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, za odpowiadanie setny raz na to samo pytanie. Sekretarkom za dbałość o nasze dokumenty. Panom dbającym o czystość w szkole za to, pomimo naszego bałaganiarstwa, utrzymują szkołę w porządku. Na koniec chcemy również podziękować naszej dyrekcji za to, że ma dla nas dużo wyrozumiałości. Dziękujemy również za te wszystkie zasługi, które trudno wyliczyć dla naszej szkoły. Chcemy głowę wydać za Wasze serce. Życzymy wielu sukcesów, spełnienia marzeń, a czy działamy różne tajemnice. Nie. Ten wiersz jest taki poważny. Musimy wymyślić coś zabawnego. Przecież to ma być święto. Niech nauczyciele nam nie zapomną po prostu w kłopotach. To może.